Starostwo Szczecineckie otrzymało informację, że przyznano dofinansowanie na zakup szpitala polowego. Nasz wniosek na 36 wniosków znalazł się na 21 pozycji i już dzisiaj wiem, że otrzymam 85% dofinansowanie na zakup właśnie tego szpitala polowego, ale w skład tego szpitala polowego wchodzi specjalistyczna i wyposażona karetka pogotowia ratunkowego, taki namiot z wyposażeniem dotyczącym ewentualnie zdarzeń, jeżeli będą miały miejsce w przypadku jakichś dużych kraks, plus do tego zakup, o ile pytam, 5 czy 6 agregatów prądotwórczych i pomp do pompowania zalanych obiektów, jeżeli w zarządzaniu kryzysowym coś takiego się zdarzy. Ten wniosek został pozytywnie oceniony. Ja go nie mam jeszcze w budżecie powiatu szczecineckiego, ale jeżeli zwołam nadzwyczajną sesję, to będę chciał wprowadzić to do budżetu, do wieloletniego planu inwestycyjnego, tak aby to przedsięwzięcie zrealizować jeszcze do końca bieżącego roku, bo tak jest, tak aplikowaliśmy. Nie ukrywam, że ta karetka zasililiłaby nam filię pogotowia ratunkowego w Barwicach, ponieważ mamy tam już mocno wyeksploatowany samochód i niezbędnym jest, aby ten pojazd wymienić, a zatem jest to dobra informacja. A jaki będzie całkowity koszt tej inwestycji? Całkowity koszt przedsięwzięcia to jest 499 tysięcy złotych. Z tego jest 130 tysięcy udział własny. Pozostałe środki to są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Wiesław Adamski, szczecinecki artysta-rzeźbiarz, w liście otwartym skierowanym do Miejskiego Konserwatora Zabytków zarzuca mu zawłaszczenie ekspertyzy stanu technicznego pomnika Samuela Kaulfusa, stojącego w Parku Miejskim przy pierwszym liceum. Ekspertyzę wykonał Wiesław Adamski, a konserwator zabytków, zdaniem autora, wszędzie przedstawia ją jako własną. O tym, co z tego wynika i jakie będą dalsze działania, w dalszej części programu. Panowie nie mogą dojść do porozumienia, a pomnik, opasany klamrą zabezpieczającą przed rozpadnięciem się, nadal niszczeje. Oficjalne otwarcie dopiero w piątek, ale już od wtorku czynne jest nowe targowisko przy ulicy Cieślaka. Obiekt w niczym nie przypomina poprzedniego. Te pierwsze dni na pewno będą trudne. Ja wiem tutaj od pana prezesa Chruściela, wiceprezesa PGK-u, który jest odpowiedzialny za targowisko, że targowisko dzisiaj o godzinie 6 ruszyło de facto, tak? Natomiast oficjalnie oczywiście tam wstęgę przetniemy, będzie któryś z marszałków, ponieważ to jest inwestycja dofinansowana z PROW-u, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 1 milion złotych. Całość oczywiście była dużo droższa i obciążyła budżet miasta, ale to są naprawdę dobrze wydane pieniądze. Ja już o tym tyle razy mówiłem, że już nie chcę tej powtarzać jak mantry, że to była taka ujma na naszym honorze, ale myśmy na to nie mieli żadnego wpływu, ponieważ to było targowisko prywatne. Dopiero jak udało się po latach odkupić od właściciela, od firmy Winkiel targowisko, notabene ostatnią ratę za zakup zapłacimy w przyszłym roku, to dopiero mogliśmy myśleć o wykonaniu projektu i wykonaniu targowiska z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście zawsze jest dużo malkontentów, tam jeden by to inaczej zrobił, drugi jeszcze inaczej, prawda, a po co zadaszone, a po co to tamto, no po co zadaszone, to się okaże, jak zacznie deszcz padać, tak? Dla nas najważniejsze jest to, że ludzie będą sprzedawać i kupować naprawdę w europejskich warunkach. Po drugie, że targowisko nie tak jak było to zawsze od wojny, że jest czynne w tak zwane dni targowe, czyli we wtorki i piątki. Myślę, że tak w całej Polsce jest. Ja jestem z Łodzi i też pamiętam, że wtorki i piątki to zawsze było targowisko. Będziemy mieli targ otwarty od poniedziałku do soboty i od godziny 6 rano do godziny 16. Także wszystkich mieszkańców Szczecinka zapraszam na targowisko. Nie musicie czekać do piątku. Możecie iść również na targ jutro, czyli w środę, w czwartek, w piątek, a również w sobotę, kiedy najwięcej ludzi ma czas na to, żeby kupować. W sobotę będzie poza tym tak zwany pchli targ, tak? Czyli rodzaj takiego, jak żeście jeździli gdzieś tam do Berlina, takiego flomarku, tak? Gdzie ludzie sprzedają różne rzeczy niepotrzebne w domu albo starocie. Ja osobiście uwielbiam takie flomarki i bardzo lubię, że tak powiem, na takie pchli targ, powinno się tutaj mówić, jeździć, tak? Taki najbardziej znany jest w Gdańsku, ale chciałbym, żeby u nas też to jakoś żyło. No i w niedzielę chcemy reaktywować w Szczecinku od dawna
projekt, którego nie było od wielu, wielu lat w Szczecinku, czyli giełdę samochodową. Mamy naprawdę wymarzone warunki do tego, żeby tutaj była giełda. Będzie w niedzielę, najprawdopodobniej, wszystko na to wskazuje, że już w najbliższą niedzielę będzie również otwarte stanowisko serwisu na komunikacji miejskiej, czyli gdyby ktoś chciał kupić samochód, to może od razu podjechać na komunikację i sprawdzić, czy ten samochód, no, że tak powiem, nie jest złożony z trzech części, tylko jest rzeczywiście w jednym kawałku. I wszystkich tych, którzy chcą kupować na targowisku, zapraszam już od dzisiaj na targowisko, a wszystkich tych, którzy chcą sprzedać swoje samochody albo samochód kupić, zapraszam na niedzielę. Żeby było łatwo zapamiętać, od poniedziałku do niedzieli, czyli 7 dni w tygodniu, wszystko to będzie czynne od godziny 6 rano do 16, czyli niezależnie od tego, czy to jest giełda, czy to jest targowisko staroci, czy to jest kupowanie jakichś produktów spożywczych, to zapraszam między godziną 6 a godziną 16. No i w piątek krótka uroczystość otwarcia oficjalnego. Burze z gradem mogą wystąpić w województwie zachodniopomorskim, ostrzega Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 do 30 litrów na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może osiągnąć nawet 80 km na godzinę. Lokalne opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 80%. Należy obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne oraz ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczania mieszkań lub miejsc pobytu aż do ustąpienia zjawiska. We wtorek przy muszli koncertowej w Parku Miejskim mieszkańcy Szczecinka mogli wziąć udział w wystawie Expo Zdrowie, mobilnej ekspozycji na temat profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Organizatorem wydarzenia była szczecinecka filia chrześcijańskiej służby charytatywnej. Po raz drugi w Szczecinku zorganizowaliśmy program Expo Zdrowie, którego celem jest profilaktyka zdrowotna i profilaktyka uzależnień. Rozstawione są stoiska, na każdym dzieje się coś innego. Jest to taka ścieżka promująca zdrowy styl życia. Na każdym ze stanowisk opowiadamy o tym, jaki styl życia powinniśmy prowadzić, żeby jak najmniej odwiedzać lekarzy i siedzieć w poczekalniach. No właśnie, co można zrobić, co powinniśmy zrobić, aby uchronić się przed chorobami, przed dolegliwościami, które być może nas spotkają. Generalnie no, nasza zachorowalność, czy tak zwane choroby cywilizacyjne, które nas dzisiaj dziesiątkują w sposób nawet epidemiologiczny, to są wynikiem braku zaburzonego stylu życia, braku równowagi, która jest niezbędna. Nasi przodkowie nie mieli z tym problemu, przebywali dużo na świeżym powietrzu, pracowali fizycznie, pili czystą wodę, spożywali niezbyt bogatą w różnorodności, jeżeli chodzi o różnorodność, żywność. Nieprzetworzoną, tak? Nieprzetworzoną, nierafinowaną, na naturalnych nawozach wyhodowaną, bez oprysków. To zdecydowanie wydłużało długość życia. Tutaj można zmierzyć ciśnienie, tak? Zmierzyć tętno, tak, poziom cukru. Na kolejnych stanowiskach między innymi możemy uzyskać tego rodzaju badania, ilość cukru we krwi, badanie cholesterolu, następnie biologiczny wiek organizmu zbadać. No, tego rodzaju rzeczy. No i co, powinniśmy się tak dużo ruszać, tak? Bo ruch to zdrowie, i dobrze się odżywiać. Niezbyt przetworzona żywność, proste potrawy. To jest bardzo interesujące, że współcześni naukowcy doszli do wniosku, że nie tak ważne jest odżywianie, jak właśnie ruch. Że on powinien stanowić podstawę trójkąta zdrowia, a więc ruch fizyczny. Dużo gimnastyki, no jeżeli ktoś ma działkę latem, ale są okresy zimowe, powinniśmy zadbać codziennie, godzina. Najlepszym ruchem jest spacer, intensywny spacer, godzina dziennie na pewno zwiększy naszą odporność na różnego rodzaju choroby i wydłuży nasze życie. Wasza akcja nie polega tylko na promowaniu zdrowia, ale również widzimy waszych ludzi
którzy odnawiają place zabaw. To jest akta taka wspólna z PGK-iem. Więc przyjechało nas tutaj około 80 osób dziś z obozowiska nad jeziorem Lubie koło Złocieńca. W ramach chrześcijańskiej służby charytatywnej chcemy coś od siebie bezinteresownie wnieść dla mieszkańców miasta Szczecinek. I co, odnawiacie place zabaw, tak? Więc oprócz placów zabaw jeszcze ławki w parku wzdłuż jeziora. Następnie część osób pracuje dzisiaj w schronisku dla zwierząt. Część osób będzie czyściło ogrodzenie na ulicy Klińskiego należące do SAPiKu. Pełnomocnik sześciorga mieszkańców Szczecinka, którzy wygrali sprawę z Kronospanem o zaprzestanie emisji szkodliwych substancji na ich posesję, złożył wniosek w sądzie o egzekucję prawomocnego wyroku. Zdaniem mieszkańców firma nie robi nic, co mogłoby wskazywać, że wyrok zostanie wykonany. Jak Państwo pamiętacie, w marcu uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego w Szczecinku zakazujący emisji odorów i pyłów przez zakłady Kronospan w Szczecinku na nieruchomości sześciu osób, które reprezentuje. Jak wiemy, po uprawomocnieniu tego wyroku sytuacja w naszym mieście, a tym samym na nieruchomościach tych osób się nie zmieniła. W dalszym ciągu mamy do czynienia z pyleniem, jak również emisją odorów na te nieruchomości. Początkowo nie egzekwowaliśmy tego wyroku, liczyliśmy na jakąś współpracę ze strony Kronospanu. Niemniej jednak zakład, uważam, potraktował nas niepoważnie. Uznaliśmy ostatecznie, że nie ma widoków na dobrowolną w późniejszym czasie wykonanie tego wyroku. Dlatego w połowie czerwca złożyliśmy do tutejszego sądu wniosek o wszczęcie egzekucji. Wykonanie tego wyroku nie jest do końca typowe. Jak wiemy, najczęściej egzekucją zajmuje się komornik i to on powoduje, że orzeczenia sądowe są wykonalne. W tym wypadku za Kronospan nikt tego wyroku nie wykona. Musi to zrobić sam Kronospan. Dlatego stosuje się tutaj takie postępowanie przymuszające i te postępowanie przymuszające prowadzi Sąd Rejonowy w Szczecinku w tym wypadku. Niedawno w programie Polsatu rzeczniczka prasowa Kronospanu powiedziała, że czekają na kasację wyroku. Kasacja od tego wyroku nie przysługuje. Było to już wiadome 4 lata temu, kiedy ten pozew tych 7 mieszkańców Szczecinka był składany. Tak zostało skonstruowane postępowanie, tak skonstruowany został ten pozew. Ja nie chcę Państwa tutaj zamęczać procedurą cywilną. Niemniej jednak w tej sprawie kasacja nie przysługuje. Niemniej jednak Kronospan wniósł taką kasację. Nikt mu tego faktycznie nie może zabronić. Niemniej jednak już w tej chwili wiemy, że sąd okręgowy taką kasację odrzucił jako niedopuszczalną. Czego się spodziewają ci mieszkańcy naszego miasta, którzy złożyli wniosek o egzekucję tamtego wyroku? Jak już wcześniej powiedziałem, jest to postępowanie przymuszające. W tym wypadku sąd będzie się zastanawiał, w jaki sposób to zrobić. My proponujemy, aby to był system grzywien i świadczeń pieniężnych. Nie wchodząc w szczegóły, wnosimy o to, aby sąd zasądził od Kronospanu kwotę w pierwszej kolejności 600 tysięcy złotych. W naszej ocenie, zresztą również w ocenie prawodawcy, powinna być to suma, która będzie w jakiś sposób dolegliwa dla dłużnika i zmusi go do wykonania wyroku. Czy to jest suma dolegliwa dla dłużnika, w tym wypadku Kronospanu? My odnosimy tą kwotę do kapitału zakładowego spółki. Ten kapitał wynosi ponad 1 000 000 000 zł. Kwoty, której żądamy, jest to około 600 tysięcy wartości tego kapitału zakładowego. Czy to jest kwota duża? Ja uważam, że to nie jest na razie kwota duża. Muzeum Regionalne w Szczecinku prowadzi bezpłatne zajęcia wakacyjne dla dzieci. Zajęcia odbywają się w każdą środę miesiąca i potrwają do końca wakacji.
To są nasze pierwsze zajęcia i w ciągu tych pierwszych zajęć będziemy uczyć się robić naczynia gliniane. Takie zajęcia jeszcze się powtórzą w ciągu tych 2 miesięcy. Będziemy mieć jeszcze zajęcia na przykład zrobienia różnych form z papieru. Między innymi będziemy robić pocztówki, będziemy robić kolaże. Być może będziemy robić coś z wikliny. Zobaczymy, czy nam się uda. Będziemy zdobić drewno, także dużo takich historyczno-plastycznych działań będziemy mieli. Czy są jeszcze miejsca wolne? Jest jeszcze kilka miejsc w lipcu, trochę więcej miejsc jest w sierpniu. Natomiast no, na te najbliższe dwa zajęcia, niestety zajęć już nie ma. Natomiast jeszcze można się w lipcu zapisać. Jakie dzieci można zapisywać? Bo widzę tutaj naprawdę takie maluszki, no i dzieci starsze. To są zajęcia dla dzieci w wieku od lat 7 do 12. Jeżeli ktoś chce zapisać mniejsze dziecko, to niestety rodzic musi być obecny, ponieważ no, nie damy sobie rady z tak grupą tak różną wiekowo. Także jeżeli ktoś chce mieć młodsze dziecko tutaj u nas na zajęciach, to no niestety musi przyjść, ale zapraszamy. W jakie dni, przypomnijmy, odbywają się zajęcia i jak często? Zajęcia będą w każdą środę, w lipcu i w sierpniu, o godzinie 14. Zajęcia trwają 1,5 godziny i są całkowicie bezpłatne. Trwają gorące wakacje. Pogoda jak na razie sprzyja. Nie wszyscy wyjechali na wypoczynek. Wiele osób spędza urlop w mieście. Czy, jak i gdzie można mile spędzić czas w Szczecinku? Czym można się zająć? Co można zobaczyć? I co można zaproponować przyjeżdżającym do nas gościom? Zobaczmy. Piękna słoneczna pogoda na plaży i słońce i cień. Co pan tutaj robi? Strój nie plażowy. Bo wracam akurat, że zarejestrowałem się u kardiologa na październik. A jak pan spędza wakacyjny czas? Czy jest co robić tutaj? Nad jeziorem z wnukami. Przeważnie jesteśmy na Mysiej Wyspie, tam naprzeciw, ale dzisiaj akurat tu na plaży. Wnuki przyjechały do pana, czy są miejscowe? Są na miejscu, chodzą tutaj do szkoły na Krakowskiej. Czy w Szczecinku można spędzić czas zarówno w pogodę, jak i w niepogodę? Oczywiście. Co można robić w niepogodę? W niepogodę można iść zwiedzać, no to chociaż do muzeum, na spacer można iść nawet w niepogodę, można iść na zamek oglądać. No jak się ma takiego wspaniałego dziadka, który wszędzie zabierze, to rzeczywiście można. Oczywiście. Życzę wspaniałych, udanych wakacji. Dziękuję bardzo. Widzę, że korzysta pani ze słonecznego dnia i wybrała się pani z dziećmi na plażę. Tak, z synem i z siostrzeńcem, ale właśnie idziemy już do domku. A jest pani mieszkanką Szczecinka? Tak, tak, od urodzenia. Często pani przychodzi tutaj na plażę? Kiedy tylko mogę i mam wolny czas. Dlatego na tą, bo bliżej, bo ta druga, nie wiem czy pani widziała, jest naprawdę przepiękna. To znaczy ja mieszkam tu niedaleko, na Kościuszki, tu mam najbliżej, ale wiem, że jest ładna tam ta plaża, wiem. Jak będzie niepogoda, co można robić w naszym mieście z dziećmi? Nie mam pojęcia, nie wiem. Jakoś ja sama organizuję czas dla swojego dziecka akurat, ale no nie wiem, nie interesowałam się tym. A powiedz, co ty lubisz najbardziej robić w czasie wakacji? Grać w piłkę. A masz kolegów, z którymi możesz grać? Mam. A sąsiedzi się nie wściekają, że tam gdzieś piłka skacze? No, raz nie, raz tak. A co byś robił w czasie niepogody, powiedz? No to w domu bym siedział. I? I bym oglądał telewizję, albo bym grał na komputerze. No bardzo, bardzo lubię wakacje. Można sobie pływać nad jeziorem, ciepło jest, elegancko. Często przychodzisz na tą plażę? A, często przychodzę, na przykład 2 razy dziennie. Zależy. Ja wiem, że już masz swoje lata, ale tak rodzice cię sami puszczają? No, już mam ukończone 16 lat, więc... Przepraszam, że spytałam. Co jeszcze robisz w czasie wakacji? Co można w naszym mieście robić oprócz pływania? No jest bardzo dużo rzeczy. Na przykład mamy basen darmowy, jeżdżenie rowerem, bo mamy ścieżkę rowerową dookoła jeziora. Dużo jest atrakcji. Spinaczki, nie spinaczki, kort tenisowy, piłka nożna. Dużo rzeczy robimy. Panie, dziękuję ci bardzo. A wy mi powiedzcie, jak wy się bawicie w czasie wakacji? Bardzo fajnie. A jesteś ze Szczecinka? Tak. I gdzie najbardziej lubisz spędzać czas? Na plaży. A sam tutaj jesteś? Chyba nie. Tak. Ze mną. A... Jak to jest mój kolega. No, ale mam nadzieję, że nie wypuszczacie daleko i ktoś na was zwraca uwagę. Tak. No a co lubicie robić najbardziej w czasie takiego pięknego, słonecznego dnia? Grać w piłkę. Kąpać się. Tak? A na rowerze jeździcie, gracie w piłkę? No. No to super chłopaki, życzę wam wspaniałej opalenizny, no i pięknych wakacji, bo już niedługo szkoła. No. Za miesiąc, dwa. Jak bawiono się w XX wieku w Szczecinku, gdzie prywatnie, gdzie oficjalnie? Od prywatek po festyny, od balów debiutantek po bale przodowników. Gdzie w Szczecinku chadzano na kawę i na coś mocniejszego? Tego wszystkiego można będzie dowiedzieć się na wystawie przygotowanej przez Muzeum Regionalne w Szczecinku. Jest to wystawa Półczarnej, czyli szczecineckie życie towarzyskie.
I ta wystawa obejmuje okres przedwojenny, czyli okres międzywojnia w Szczecinku i lata powojenne. Tak mniej więcej wyjdzie nam do czasu przełomu, czyli do 1989 roku. No i chciałyśmy wspólnie z moją koleżanką Anią, która jest współautorką tej wystawy, zaprezentować właśnie formy życia towarzyskiego, zarówno tego, które się toczy w zaciszu domowym, ale także tego, które uczestniczy w życiu tym publicznym, czyli w życiu kulturalnym miasta, festynach, kinach, kawiarniach. A skąd ten tytuł Pół Czarnej? Czy to się ewentualnie kojarzy z knajpką, która kiedyś w Szczecinku istniała? I z kawą, bardzo pół czarnej na otrzeźwienie, ale także z kawiarnią, która była, to była to jedna z nazw kawiarni w Szczecinku. A tychże było wiele. Zmieniały się miejsca, zmieniały się nazwy, ale Pół Czarna była zawsze. Czyli warto przyjść, bo być może uda nam się na tych fotografiach zobaczyć siebie albo kogoś znajomego. No myślę, że tak. Myślę, że odnajdą się tutaj i osoby, odświeżą wspomnienia tamtych lat, a dla tych, którzy nie mieli szczęścia uczestniczyć w tamtych latach, w tamtym życiu, będzie to okazja do poznania tego, jak się bawili ich rodzice i dziadkowie. To przypomnijmy, kiedy wystawa i o której godzinie? Otwarcie będzie 10 lipca o godzinie 17. Tutaj bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. No i wystawa będzie czynna przez okres wakacji, a także do końca września. Także ci, którzy wrócą po wakacjach do szkół od 1 września, będą jeszcze mieli okazję zapoznać się z tematyką, w ogóle z tą wystawą. Wakacje z lasami organizuje Nadleśnictwo Połczyn. Już w piątek, 11 lipca, w Połczyńskim Amfiteatrze wielka leśna impreza. W programie m.in. promocja i degustacja dziczyzny, występ kabaretu Siwy Dym, konkursy wiedzy o lasach, a także koncert zespołu Don Wasyl i Cygańskie Gwiazdy. Natomiast szczecinecki SAPiK organizuje wakacje dla dzieci pod hasłem Wakacyjne Show. Zapisy chętnych tylko w poniedziałek, 14 lipca. 28 lipca zaczynamy dwutygodniowe wakacje z SAPiKiem. Tak zresztą jak ostatnio co roku jest tradycja, że przez 2 tygodnie dzieci są u nas do południa od godziny 10 do 14. Chyba że są wyjazdy, to wtedy troszeczkę dłużej i w tym roku tą tradycję powtarzamy. Zaczynamy 28 lipca, kończymy 8 sierpnia i w tym roku nasze wakacje będą miały tytuł SAPiK TV, czyli wakacyjne show. Będą to wakacje w takiej formule telewizyjno-filmowej, więc nasze dzieci będą się mogły troszeczkę poczuć, jakby brały udział w filmie. Notabene będziemy kręcić przez te całe 2 tygodnie to, co robią, a na koniec będą mogły to obejrzeć. 28 lipca zaczynamy ceremonią otwarcia na muszli koncertowej. To jest taka zmiana w tym roku, że i pierwszy dzień, i ostatni dzień, czyli ceremonia otwarcia i zamknięcia, bo to się tak pięknie nazywa, będzie dla wszystkich. Czyli każdy będzie mógł przyjść, będzie mógł zobaczyć, będzie mógł się pobawić, skorzystać z atrakcji, a potem już formuła zamknięta. Co mamy w programie? No, w tym roku nawiązujemy do programów telewizyjnych, więc na przykład będzie jeden dzień pod tytułem Piraci ze Szczecinka, klątwa Mysiej Wyspy. Dość tajemniczo, ale będą piraci, będzie statek, będzie skarb, dzieci będą na wakacjach, to zobaczą. Mamy program z kamerą wśród zwierząt, tu zdradzę, i jedziemy do mini zoo w Poznaniu. Będzie też taki program pod tytułem Sapik na krańcu świata i tutaj pojedziemy do Szymbarku zobaczyć m.in. dom do góry nogami. Jednego dnia będzie też X-Factor, a właściwie nie X-Factor, a Sapik-Factor. Nasze dzieci będą mogły wziąć udział w mini playback show, będzie jury, będą nagrody, także no będzie tego dość dużo. Ostatniego dnia robimy wielką ceremonię zamknięcia w kinie Wolność i tutaj naszym dzieciom, które biorą udział w wakacjach, rozdamy Sapikony 2014, czyli to będzie taka mała gala oscarowa, myślę, że coś bardzo fajnego dla dzieci. Czyli zaczynamy 28, kończymy 8 sierpnia. Cały program jak zwykle można obejrzeć na stronie www.sapik.pl, tam jest wszystko dokładnie opisane co i jak. Informacje można uzyskać u nas tutaj na Kilińskiego 1, telefon 37 236 97. Ja wiem, że liczba miejsc jest ograniczona. Czy już są wszystkie miejsca zajęte, czy jeszcze jest szansa dla tych, którzy dopiero teraz się o tym dowiedzą? Dokładnie, liczba miejsc jest ograniczona. Żadne miejsce nie jest jeszcze zajęte. W tym roku zapisy robimy 14 lipca, czyli w przyszły poniedziałek o godzinie 16. Tutaj osobiście na Kilińskiego. Zrezygnowaliśmy z zapisów telefonicznych, ponieważ no, były czasami pretensje, że ktoś czekał w kolejce, a w tym czasie ktoś zadzwonił, zabrał ostatnie miejsce, więc w tym roku każdy, kto ma ochotę zapisać swoje dziecko, zapraszamy tu serdecznie.
serdecznie do nas, przy okazji będzie mógł się z nami zapoznać, posłuchać o programie wakacyjnym. Przychodzimy osobiście, mamy dokładnie 93 miejsca, ponieważ jest to dostosowane do autobusów, jakie będą jeździły na wycieczki, a chcemy, żeby wszystkie dzieci jechały, nikt nie zostaje na miejscu, po prostu każde dziecko bierze udział w pełni w tym programie wakacyjnym. Czyli tak jak mówię, 14 lipca w poniedziałek o godzinie 16 zaczynamy zapisy. Wcześniej nie przychodzimy, nie dzwonimy, bo nie ma potrzeby. Od 16 otwieramy drzwi, mamy czystą listę, przyjmujemy 93 dzieci. Dodam jeszcze, że opłata za wakacje to jest 50 zł za 2 tygodnie, przy czym opłatę już po zapisaniu dziecka będzie można dokonać w Sapiku przy ulicy Wyszyńskiego 65, bądź przelać na konto, ale to spokojnie do 28 lipca będzie czas. Czyli no mówię, to co najważniejsze, 14 lipca o godzinie 16 tutaj na Kilińskiego 1 zapraszamy, żeby zapisać swoje pociechy, a od 28 zapraszamy na fantastyczną filmową przygodę. W Gnieźnie odbył się 12. Międzynarodowy Turniej Koszykówki. W turnieju udział wzięło 37 zespołów z 10 państw. Wystąpili również juniorzy Emet Basket Szczecinek. W dniach 3 do 6 lipca Emet Basket Szczecinek uczestniczył w 12. Międzynarodowym Turnieju Koszykówki. Blisko 37 zespołów z 10 państw w naszej kategorii wiekowej, w kategorii juniorów. 11 drużyn podzielonych na dwie grupy. Rywalizowaliśmy w grupach systemem każdy z każdym. Między innymi naszymi przeciwnikami były zespoły z Łotwy i z Niemiec. Po bardzo zaciętych grach eliminacyjnych zajęliśmy wysokie drugie miejsce w grupie. Myślę, że jednym z takich ważniejszych meczów, czyli grą, dzięki której wyszliśmy na to drugie miejsce, był mecz z Białą Podlaską. Tutaj wszyscy obserwatorzy, którzy widzieli ten mecz, jednogłośnie stwierdzili, że byliśmy jedną z bardziej walecznych drużyn. Do ostatnich minut regulaminowego czasu gry nie został rozstrzygnięty zwycięzca, dlatego doprowadziliśmy do dogrywki i w dogrywce udało nam się wygrać 4 punktami. Był to ostatni mecz w grupach, dlatego niektórzy mówili o naszej grupie, że to jest grupa śmierci, tak wyrównana grupa, tak silna. I w niedzielę, w ostatnim dniu turnieju, rywalem naszym był zespół Lech Basket Warszawa, z którym no, troszeczkę myślę, że zabrakło sił i przegraliśmy tą walkę o trzecie miejsce. Jednak myślę, że w tak prestiżowym turnieju, w tak wielkim, po raz pierwszy w międzynarodowym z udziałem 10 krajów, 4. miejsce drużyny ze Szczecinka, jest to ogromny sukces, myślę, że na pewno historyczny, bo po raz pierwszy udało nam się tak wysoko zajść w tak silnej stawce. Na kapitanie zespołu spoczywa wielka odpowiedzialność w czasie meczu. Jak to było? Było jakoś. Czym motywowałeś kolegów do gry na boisku? Słowami, piątkami, przybijaliśmy sobie piątki wszyscy. Nie obrażaliśmy się na siebie po straconych punktach i walczyliśmy w obronie. Kogo uważasz za największego, najgroźniejszego przeciwnika tam na parkiecie w Gnieźnie? Ja uważam, że to był nasz przeciwnik o trzecie miejsce, Lech Basket Warszawa. Był to bardzo dobry zespół z dobrymi zawodnikami, dobrze przygotowany. Gra z drużynami międzynarodowymi, kiedy przeciwnikiem jest ktoś z zagranicy, to chyba dla was, no, debiutantów w takim turnieju, to była wielka trudność i trema. No też była, ale zniknęła po pierwszym meczu od razu. Po wygranym meczu z Łotwą. I potem już nikt na was większego wrażenia nie robił? Raczej nie. Najlepszym zawodnikiem turnieju został, przedstaw się... Wojciech Kazimierski. Czym zasłużyłeś na ten zaszczytny tytuł? Nie zdobyłem MVP turnieju, aczkolwiek trener mnie wybrał na najlepszego zawodnika naszej drużyny. Ale nie zapracowałem na ten tytuł sam, pomogła mi drużyna, podając mi dużo piłek. Myślę, że na ten tytuł zasłużyłem punktami oraz asystami. Czy w czasie turnieju był jakiś epizod, który szczególnie utkwił ci w pamięci? Akcja 2+1 w ostatnim meczu, gdzie dostałem z łokcia w oko i pozostał po nim ślad. Ale nie widać. No już nie widać. Tu już koledzy mówili, że był to trudny turniej, a co było szczególnie trudnego dla ciebie? Co też utkwiło ci najbardziej w pamięci i co byś chciał przekazać innym? No, szczególnie trudne w takim turnieju to jest wzrost naszych przeciwników, to, że nasi przeciwnicy byli naprawdę, mieli zawodników po 2 metry i
to myślę był dla nas największy problem, ale mamy tu kolegów, którzy mają naprawdę świetny defense i jakoś poradziliśmy sobie z takimi rywalami. Czwarte miejsce to zawsze pewien niedosyt, bo to jest no, tuż przed pudłem. To się mówi, że jest to najgorsze miejsce z możliwych. Tak jest, ale mimo wszystko organizatorzy turnieju dobrze to przemyśleli, że jeszcze czwarte miejsce otrzymało puchar, tak więc myślę, że jakoś jesteśmy zadowoleni z tego turnieju i z tego miejsca. No i gdzie ten puchar teraz będzie stał? No, puchar jeden, was wielu. Myślę, że w pokoju trenera. Na zaszczytnym miejscu. W sobotę w Kołobrzegu rozegrano turniej tenisa ziemnego Retropar Mieszanych. Turniej rozgrywany był starymi drewnianymi rakietami oraz białymi piłkami tenisowymi. Zawodnicy ubrani byli wyłącznie w białe stroje, koniecznie przypominające stylem lata przedwojenne. W turnieju tym szczecinecka para Oliwia i Marek Bogdanowicz zajęła trzecie miejsce. Najważniejsze jednak było przypomnienie klimatem tego sportu w latach przedwojennych. I tą informacją kończymy dzisiejsze aktualności. Po reklamach zapraszam Państwa do służb mundurowych w naszym mieście.